Dobry wieczór Państwu, witam na pomyczowej konferencji prasowej. Dzisiaj w ramach rozgrywek Tauron Basket Ligi PGE Turów Zgorzelec podejmował drużynę Anwilu Włocławek. Jest mi przyjemnie powitać na konferencji pomyczowej trenera gości, pana Milię Bogicewicza, który przyprowadził ze sobą na konferencję pana Mikołaja Witińskiego. Dzień dzisiaj z Państwem będą wrażeniami z tego meczu. Panie trenerze, oddajemy panu głos, prosimy o komentarz. Dobry wieczór. Przede wszystkim chciałbym przeprosić wszystkie kibice równie za taki pojedynek meczu. Wiem, da pojedinci Turova i Anvila se ne konče takim vinikem. Nesreti, mi smo u takvoj situaciji jak smo sa Zespolem Vogule. Mislim da nismo bili ni blisko podejmju jakekolvijek valke u dišejšem meču. Postaramo se u meču u Vloslavku, že bi zagraćio Hona. Mislim da smo imali probleme u širskim zgledima dotičujemo, ali na početku Šeguljne otvožili smo meč sa 30 punktu u prvoj kvarti, pozvolili smo Zgorzelcu da tak napravde, co jest najmocnije bronje, najlepše u tom Zespolu jest šipki atak, da se raspenzu, že začnu biegać. Później jest bilo trudno, myślę, że smo jedną kwartę, tylko tu drugą zagrali na nekom pożomu, gdzie je bio winik taki blisko, ovo reszta jest bilo wszystko tak słabo. To jest to. Dziękuję. Tyle komentarza trenera. Prosimy o komentarz. Jest z nami pan Mikołaj Witliński. Dobry wieczór. W tym meczu niestety nie pokazaliśmy charakteru, tak z czarnymi mamy niestety zloty, upadki. Byliśmy w każdym aspekcie gry gorszą drużyną niż Turów. Mieliśmy zdecydowanie więcej strat, zdecydowanie mniej asyst. Zagraliśmy na słabszej skuteczności z gry. Turów dzisiaj zagrał bardzo dobry mecz w porównaniu do nas i stąd ta przewaga. Tyle komentarzy. Mają Państwo jakieś pytania? Pytań nie ma, bo panom serdecznie dziękujemy. Teraz wrażeniami z tego spotkania dzieci się z Państwem będą trener Miodra Grajkowicz i Tony Taylor. Panie trenerze, oddajemy panu głos, prosimy o komentarz. And the end we won. Thank you, God. Super. Look, now we looks like team. Full roster. Actually without Jaramaz, but general with a lot of guards who can switch on each other. Can take responsibility to make foul on the right time. Not to all season, I told players don't make foul. Don't make foul because I need you to survive on court. But now, no, make a foul. If you have 2, 3, 4 fouls, don't worry. Somebody from bench is ready to come. So immediately that intensity, what we play and how we play was on the highest level. And we showed that that is our way and our direct. Więc w końcu wygraliśmy. Cieszę się bardzo z tego, ponieważ przez cały sezon moi zawodnicy bardzo się bali faulować, tak bardzo się bali, ponieważ nie mieli zmienników. Teraz w końcu gram pełniejszym składem. Jeżeli zawodnik wie, kiedy faul, wiedzą już, kiedy faulować. Jak mają 2, 3, 4 faule, nie boją się faulować, ponieważ wiedzą, że z ławki zawsze ktoś wynik, ktoś wyjdzie, ktoś ich zastąpi. Gramy pełniejszym składem, gramy naprawdę wspaniałą koszykówkę w tym momencie i mam nadzieję, że będziemy kontynuowali iść do tronu. Okay, thank you very much. Tyle komentarza trenera, teraz Tony Taylor. I think it was important how we came out today. I think it was important to get a win today on our home court. I think we played pretty well and we moved the ball a lot better than we have been these past couple games. Everybody was happy. We got out in transition and I think that was important for us. We also did a pretty good job on the defensive boards and offensive boards as well. I think having most of our team back now is like Coach said, is giving everybody more energy so everybody can play shorter, but more intensity. A więc bardzo się cieszę z tego, że dzisiaj cieszyliśmy się piłką. Każdy tak naprawdę miał coś do powiedzenia w dzisiejszym meczu. Pokazaliśmy wspaniały atak, wspaniałą obronę. Bardzo dobrze weszliśmy w ten mecz, tak to zdecydowało o naszej wygranej. Może to, że gramy pełnym składem, powoduje to, że zawodnicy grają mniej czasu, ale grają bardziej intensywnie. To też przekłada się na nasz wynik. Tyle komentarzy. Czekamy na Państwa pytania.
Pytań nie ma. Serdecznie dziękujemy, gratulujemy Państwa. Zapraszamy na mecz ze Stelmetem 13 kwietnia.